Osiedle Norweskie to pierwsza inwestycja Firmus Group w Koszalinie. To jest nasz pierwszy krok w kierunku rozwoju Koszalina zgodnie ze strategią naszego miasta Koszalin ku morzu. Osiedle Norweskie to nowy standard budynków jednorodzinnych w Koszalinie. Osiedle z pełną infrastrukturą. Jak realizowaliśmy do tej pory inwestycje w Mielnie, realizujemy drugi i trzeci etap inwestycji Dune. Realizujemy także we współpracy z firmą Kuncer inwestycje Molo Park, a także rezydencja Park Rodzinna. To są budynki apartamentowe, wakacyjne mieszkania. Tutaj realizujemy domy mieszkalne, jednorodzinne. Mamy nadzieję, że postępy prac na budowie będą i pozwolą nam na zamknięcie tego osiedla w niedługim czasie. Prezes serdecznie wita Państwa. Cieszę się, że mimo takiej pogody, która bardziej przypomina norweskie lato, zdecydowali się Państwo dołączyć do nas i celebrować razem z nami otwarcie pierwszej inwestycji w Koszalinie. Jest to pierwszy krok tak naprawdę, jeżeli chodzi o realizację naszych inwestycji właśnie w Koszalinie. Ma on na celu również połączyć Koszalin z Mielnem, Koszalin w kierunku morza. Czyli otwarcie też tutaj Koszalina poprzez łączenie przez jezioro Jamno w kierunku pasa nadmorskiego. Tak jak prezes powiedział, bardzo długo Firmus pracował nad tą inwestycją, przygotowywał ją przeszło 10 lat. Jest to pierwszy krok. Tu, gdzie Państwo stoją, mamy też 100 hektarów gruntu, który będziemy też rozwijać, realizować, czyli będzie to zupełnie nowa część Koszalina. Takie otwarcie Koszalina też w kierunku turystyki, w kierunku Mielna. Także na tym będziemy się skupiać przez kolejne lata. Tych pomysłów związanych właśnie z rozwojem i zagospodarowaniem tych terenów, wiele osób mówiło, że to będzie niemożliwe. Dzisiaj można im powiedzieć i chyba tutaj serdecznie zaprosić, że warto tu przyjechać po południu, spędzić kilka chwil i zobaczyć, że jednak ten proces się rozpoczął, bo to jest ta pierwsza część osiedla. Gratuluję serdecznie inwestorowi, gratuluję wykonawcom, bo zaraz będziemy jeszcze sprawdzać, czy jakość wykonania, ale na pierwszy rzut oka widać, że to jest naprawdę, naprawdę świetny, wysoki poziom i przede wszystkim to, co jest ważne, to jest zagospodarowane w pełni osiedle, więc można powiedzieć, że wprowadzamy się do gotowego domu, wprowadzamy się do gotowego budynku, ale jednocześnie mamy już zagospodarowane otoczenie. Ja życzę, żeby skończyło się nie tylko na tych 48 budynkach i tym osiedlu norweskim, tylko żeby to była wręcz prawie dzielnica norweska albo duża część osiedla Jamno, która będzie z Norwegią tłumaczona, za wyjątkiem jednej rzeczy, pogody, bo chcielibyśmy jednak, żeby to nasza wiosna przyszła, nie norweska. Tym sposobem uroczyście otworzyliśmy osiedle norweskie na pamiątkę wstęgi, nożyczki do zwrotu. Na górę. Proszę bardzo, Krzysztof. Zapraszam na górę. Ja takim jeszcze dobrze nie widziałem tego. Samochód. A ja się grzeję czym? Ogólnie jest w budynku ogrzewanie gazowe. Czyli jest rozdzielne, tak? Tak, to jest rozdzielacz. No, na każdym piętrze jest rozdzielacz osobny. A czy zamki są standardowe? Nie, nie standardowe.